mniej więcej tak, bo u nas jest uchwała ujęta, po prostu każdy może odsłuchać wykładnie, że domagamy się i określamy strategię rozwoju rolnictwa w kierunku ekologicznego rolnictwa, żeby Polska była wyspą ekologicznego rolnictwa i ekologicznego handlu z niewielkimi, wiadomo, że zwierzęta trzeba leczyć farmakologicznie i w razie czego trzeba zaaplikować jakieś antybakteryjne czy żywobójcze, ale to jest wyjątek, prawda, a nie reguła. Oczywiście opowiadamy się też za skutecznym, że tak powiem, ściganiem przestępstwa polegającego na aplikowaniu GMO. I co za tym idzie, można dodać jeszcze, w związku z tym opowiadamy się, apelujemy, żebyście Państwo powoli zaczęli promować poprzez kupno, bo najpierw poprzez kupno, ekologiczną żywność i ekologiczną produkcję. Mniej więcej taka treść jest tego pasa, za co Wam bardzo dziękuję. Teraz przechodzimy do kolejnego wykładu, drodzy Państwo. Bardzo prosimy, żeby Pan się przedstawił i zaczął nam coś mówić. Bardzo proszę.